reżim Putina, jak już mówiłem przy jakiejś okazji, odważył się na terrorystyczny szantaż wobec Zachodu, gdyż w trakcie wiedeńskich rokowań atomowych z Iranem przekonał się ostatecznie o galaretowanej postawie USA. Kreml korzysta z tego, że nikt nie wie, jak daleko gotów się posunąć, choć opcja wojny totalnej od początku sprawia wrażenie mało prawdopodobnej. Moskwa wykorzystuje przy tym perfidię, poczucie ogólnego chaosu, zmęczenia i niepewności, którymi wolny świat ogarnięty jest od 2 lat pod wpływem chińskiego wirusa. Tym bardziej niedorzeczne wydaje się w tych warunkach panikarstwo Białego Domu straszącego inwazją rosyjską w każdej chwili, podczas gdy najbardziej zagrożeni Ukraińcy wydają się dziwnie spokojni. Podobnie zresztą jak tysiące Izraelczyków przebywających nadal na Ukrainie, którzy wypinają się na historyczne apele ewakuacyjne domorosłej spółki Bennett Lapid.